Zaledwie kilka kilometrów od centrum Krakowa, na wzgórzu zwanym Srebrną Górą, znajduje się monumentalny kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wraz z niezwykłym eremem. Nazwa tej części miasta, Bielany, pochodzi od charakterystycznych białych habitów ojców Kamedułów. Pierwszy erem w Polsce Kameduli utworzyli przy wsparciu marszałka wielkiego koronnego Mikołaja Wolskiego w 1604 roku. Mnisi poszukiwali spokojnego miejsca oddalonego od gwaru miasta, dlatego ich wybór padł na podkrakowskie pagórki świętego Stanisława, będące własnością kasztelana Sebastiana Lubomirskiego. Ten początkowo nie chciał jednak przekazać ich zakonnikom. Z pomocą przyszła żona kasztelana, Anna Lubomirska, podsuwając Wolskiemu pomysł wydania uroczystej uczty. Jak głosi legenda, w trakcie biesiady rozweselony Lubomirski zmienił zdanie i obiecał przekazać Kamedułom swoje tereny. Wolski w dowód wdzięczności ofiarował mu srebrną zastawę, na której odbywała się uczta. Odtąd to miejsce nosi nazwę Srebrna Góra. Założyciel i patriarcha Kamedułów, święty Romuald z Raweny, uczył swoich duchowych synów pewnej prawdy, którą ujął w krótką maksymę. Usiądź w swej celi jakoby w raju. Cela, czyli erem u Kamedułów, domek pustelniczy, jest miejscem, gdzie wykuwa się świętość. W samotności, w kontemplacji, w czytaniu, w rozmyślaniu, w modlitwie indywidualnej. Kameduła mieszka w eremie, czyli w pustelni, jest pustelnikiem. Znaczy to, że w zasadzie całe jego życie zewnętrzne zostało zakończone. Można powiedzieć, że Kameduła umarł dla świata i żyje dla Boga. Klasztor na Srebrnej Górze wybudowany został na wzór klasztorów włoskich. Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w którym zachowano symetrię przestrzenną, usytuowany został tradycyjnie na osi wschód-zachód. Do budowy Mikołaj Wolski zaprosił najlepszych mistrzów. Fronton kościoła w stylu barokowym zaprojektował włoski architekt Andrea Spezza. Kameduli są zakonem eremickim. Mnisi żyją w pojedynczych pustelniach, które wyposażone są jedynie w niezbędne przedmioty. Kameduli mają zakaz odwiedzania się, spotykają się jedynie podczas mszy świętej oraz modlitw, a na wspólne posiłki zbierają się w refektarzu tylko kilka razy w roku. Praca, modlitwa, lektura, kontemplacja, pokuta, post, samotność, zachowywanie milczenia mają służyć pełnemu zjednoczeniu z Bogiem. Tak jak na przykład bonifratrzy czy pijarzy zajmują się odpowiednio leczeniem w szpitalach czy nauczaniem w szkołach, tak kameduli są tym Chrystusem, który idzie na pustynię, który pości, pokutuje, modli się na pustyni. Oni są tą częścią kościoła pokutującego, poszczącego i modlącego się w zasadzie cały czas. No i milczenie, święte milczenie. Może nie praktykowane aż w takim stopniu jak w zakonie trapistów, przykładowo, czyli zreformowanych cystersów, ale jednak to milczenie, ta cisza jest bardzo charakterystyczna dla duchowości kamedulskiej. Można powiedzieć, że Kameduła nie otwiera ust niepytany. Odpowie oczywiście szczegółowo i wyczerpująco na zadane pytanie, ale sam nie będzie raczej zagajał rozmowy. Kameduła szuka ciszy, bo w ciszy przemawia Bóg.
I to jest podstawą jakby tej duchowości, tej idei kamedulskiej, jeżeli można tak powiedzieć. Kościół klasztorny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to monumentalna barokowa budowla z szeroką na ponad 40 metrów fasadą, wzorowaną na włoskich pałacach. Nad całym budynkiem górują charakterystyczne, dość nietypowe trzy wieże, widoczne nawet z centrum Krakowa. W niszach umieszczonych w fasadzie kościoła znajdują się posągi świętych związanych z zakonem Kamedułów. Świątynia składa się z szerokiej trójprzęsłowej nawy oraz z prostokątnego prezbiterium zamkniętego ścianą prostą. Po bokach nawy głównej znajdują się kaplice. Wewnątrz kościół jest skromny, wręcz surowy. Prawie całe jego wyposażenie pochodzi z wieków XVII i XVIII. Zupełnie inne wrażenie robią niezwykle bogato zdobione kaplice boczne, które były prywatnymi fundacjami. Do grona fundatorów należał m.in. sam król Władysław IV Waza. Na jego zlecenie pracował w kościele związany z dworem królewskim znakomity włoski malarz Tomasz Dolabella. Charakterystyczny dla wnętrza kościoła jest brak organów. Ich dźwięk mógłby rozpraszać rozmodlonych braci. Kameduli twierdzą, że dobrowolnie rezygnują z muzyki, gdyż będą się nią cieszyć w niebieskim Jeruzalem. W centralnym miejscu prezbiterium znajduje się obraz autorstwa Michała Stachowicza, przedstawiający Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Niezwykłe wrażenie robią także podziemia świątyni. Pod prezbiterium znajduje się kaplica i krypta, w murach której spoczywają ciała zmarłych mnichów przez 100 lat. Po upływie tego czasu doczesne szczątki są przenoszone do zbiorowego grobowca. Aby zachować eremicki charakter klasztoru, budowlę odgrodzono wielokilometrowym kamiennym murem, a przyjezdnych goszczono wyłącznie w odizolowanych od klauzury pomieszczeniach. Położenie wewnątrz Lasu Wolskiego, w sąsiedztwie ogrodów i winnicy, sprzyja atmosferze spokoju, modlitwy i kontemplacji. Współcześnie Erem dostępny jest dla mężczyzn codziennie w godzinach otwarcia furty. Mogą oni wejść do kościoła i na dziedziniec. Surowa klauzura nie zezwala jednak na kontakt części mnichów z turystami. Bramy klasztoru otwierają się dla kobiet jedynie 12 dni w roku, przeważnie w święta kościelne: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego oraz niektóre święta maryjne i niedziele. Rzeczywiście, kobiety mają trudno, jeżeli chodzi o kontakt bezpośredni z kamedułami. Bierze się to stąd, że oni bardzo poważnie traktują swoje powołanie. Powołanie jest skoncentrowane przede wszystkim na swoim kontakcie z Bogiem. Możemy być pewni, kobiety też mogą być tego pewne, że kameduła modli się za każdą z nich, za każdego z nas. Zresztą mówi się o tym, że kameduła modli się za tych, którzy się nie modlą i pości i pokutuje za tych, którzy nawet nie myślą o wyrzeczeniach.
Ich ofiarą jest to, że odseparowali się od świata po to, by w trudnych warunkach, poszcząc, prowadząc pokutniczy tryb życia, oddawać swe dusze za siebie i za swoich bliźnich, za nas wszystkich po prostu.